końcu nastał ten moment, gdy nabrałem wewnętrznej gotowości do tego, aby nagrać wideo, o którym myślę już od dłuższego czasu, ale nie miałem wystarczająco bogatego słownictwa i takiej wewnętrznej dojrzałości do tego, aby zakomunikować wam to, co jest dla mnie najcenniejsze i stanowi największą wartość w tym przekazie. Medytacja. Medytacja, kochana medytacja. Jeżeli jesteście tutaj ze mną na tej drodze, na ścieżce samopoznania, samorozwoju, to na pewno medytujecie. A jeżeli ktoś z was jeszcze do tej pory nie medytuje albo nie wie, czym jest medytacja, to polecam się dowiedzieć, polecam zacząć medytować, bo to jest odkrywanie życia. Medytacja to nie jest tylko i wyłącznie technika. Medytacja to nie jest tylko i wyłącznie sztuczka, aby coś osiągnąć. Medytacja to jest najbardziej zaawansowana forma samopoznania i dojścia do esencji prawdy, esencji rzeczywistości, do szczęścia. Jeżeli do tej pory nie zacząłeś medytować, jeżeli oglądasz mój kanał i jeszcze nie medytujesz, to powinieneś zacząć to robić. Powinieneś zacząć to robić jak najszybciej, bo im dłużej zwlekasz z medytacją, tym bardziej przedłużasz swój proces agonii i cierpienia. I wiecie, i wstrzymałem się dosyć długo, wstrzymywałem się od tego nagrania, bo nie chciałem wyjść na takiego aroganta, nie chciałem być zbyt arogancki, nie chciałem wyjść zbyt nonszalancko, nie chciałem wprowadzić was w depresję, w nihilizm, nie chciałem, abyście wpadli w jakiegoś doła, zbyt wcześnie mnie osądzili, zbyt wcześnie mnie ocenili, bo ominąłby was piękny proces, piękna przygoda, która zwieńczona jest nirwaną, błogością, absolutną miłością. Ale przejdę do sedna tego przekazu. Jeżeli ktoś z was medytuje, to bardzo możliwe, że powoli do tego dojrzewacie. Jeżeli ktoś z was długo medytuje, to bardzo możliwe, że już osiągnęliście tego przedsmak. Jeżeli ktoś z was jest naprawdę hardkorowym i zaawansowanym medytatorem, to albo nie ogląda tego wideo, bo doskonale wie, co chcę tu przekazać, albo uchwyciliście to tak głęboko, że jesteście tutaj ze mną tylko, aby to zreflektować i sprawdzić prawdziwość tego, co czujecie. Jednym z powodów, dlaczego ludzie nie medytują, jest takie przekonanie, że medytacja jest ezoteryką, że jest to, szczególnie u nas w Polsce, mam całą masę komentarzy ludzi, którzy mnie oceniają, że moja forma duchowości to jest jakaś wiara w szatana. Moje filmy o kundalini szczególnie są bogate w tego typu komentarze, że szerzę zło, że szerzę jakąś demoniczną wiedzę. Medytacja was zabije. Bezpośrednio. Medytacja ciebie zabije. Medytacja jest techniką. Medytacja jest techniką, która służy do samobójstwa, do popełnienia samobójstwa. I teraz jestem święcie przekonany, że większość ludzi źle mnie zrozumie. Jestem święcie przekonany, że wiele ludzi wkręci sobie jakąś negatywną ideologię do głowy, może wyłączą to wideo i pójdą gdzieś indziej, może już w ogóle nigdy więcej nie będą mieli styczności z duchowością. Zresztą duchowość jest dzisiaj tak mocno zakrzywiona i wypaczona, że niewiele jest prawdziwych nauczycieli na tym świecie, którzy przynajmniej rezonują ze mną i odzwierciedlają tą głęboką prawdę, którą odkryłem sam osobiście, i są to zazwyczaj nauczyciele, którzy byli przez całe swoje życie gdzieś tam na uboczu. Część z nich była demonizowana,
części z nich nikt kompletnie w ogóle nie zrozumiał do momentu, dopóki nie umarli. Ale tak, prawda jest taka, że medytacja cię zabije. Ciebie. Ciebie jako podmiot bezpośredniego doświadczenia bycia człowiekiem. Ciebie jako ego. Ciebie jako koncepcję. Ciebie jako utożsamienie z byciem wyizolowanym ja. Ciebie jako iluzję. Po prostu, to cię wymarzę. Co się stanie, gdy umrzesz? Może przejdźmy do tej części, która jest piękniejsza. Gdy umrzesz, zniknie twój indywidualny powód, abyś musiał przetrwać. Zniknie stres. Zniknie lęk. Zniknie niepokój. Bowiem już nie będziesz musiał przetrwać. Już nie będziesz musiał nawet gonić za przetrwaniem. Pozostaniesz z poczuciem głębokiego pojednania z rzeczywistością. To jest to, co nauczyciele nazywają poddaniem. Głębokiego spokoju, akceptacji i rozpoznania tego, że twoją prawdziwą naturą jest bycie. A bycie jest furtką do poznania Boga. Innymi słowy, jesteś Bogiem. I to jest to, co da tobie śmierć. Rozpoznanie śmierci to jest poznanie Boga. Medytacja zbliża nas do Boga. Medytacja zbliża nas do niewiedzy, do pustego umysłu, do pustki, do pustości, do Atmana, do Brahmana, do jaźni, do świadomości, do niedualizmu, do naszych serc, do bezwarunkowości, do miłości. Czym jest bezwarunkowa miłość? Jak nie śmiercią? Jak nie przekroczeniem sensu izolacji? Jak nie przekroczeniem naszego egoizmu, naszej samolubności, przekroczeniem samych siebie, przekroczeniem wrót naszego przetrwania, by pozbyć się cierpienia, pozbyć się przywiązań, pozbyć się z utożsamieniem z bycia jedną wyizolowaną osobą, którą myślimy, że jesteśmy przez całe nasze życie, biegnąc w kołowrotku zwanym życie, poruszając się po labiryncie naszych własnych głów, tego, jacy jesteśmy straszni, jakie upierdliwe jest życie, że musimy zadawalać w kółko ludzi dookoła nas i o Jezus Maria, co oni mogą o nas powiedzieć? Że ktoś nas zranił, że cierpieliśmy, że musimy martwić się o pieniądze i coś jest ważniejsze, a coś jest mniej ważne. Ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Jak czegoś nie zrobię, to się świat zawali, a jak znowu coś zrobię, to nie wiem, jakie będą tego konsekwencje. Ten ciągły niepokój, żal, poczucie winy i niepewność. Uciekanie od nudy, gonienie za rozrywką, uzależnienie od czego? Od czego się uzależniasz? Ta rzecz, od której jesteś uzależniony? Ta jedna rzecz to zgromadzenie tych wszystkich nawyków, tych wszystkich rzeczy, z którymi się utożsamiasz, które budują twoją własną osobowość. Bo to właśnie te rzeczy umrą. Medytacja zabije te przywiązania do tych rzeczy. I dlatego tak niewiele ludzi medytuje. I teraz, żeby było zabawne, to właśnie medytacja daje największe szczęście, to medytacja daje największy spokój, medytacja daje największą radość, medytacja daje łagodność, medytacja daje miłość, medytacja daje jedność, medytacja daje wdzięczność. Medytacja pozwala zerwać z nałogiem bycia jednym wyizolowanym podmiotem naszego doświadczenia, pozwalając nam obserwować życie, a że życie jest pięknem, to medytacja pozwala nam ujrzeć czyste piękno, jakim jest nieskończoność naszych percepcji. Ale to może zobaczyć tylko czysta świadomość, a nie nasze ego.
przerażający komunikat. Ciekawe dla kogo? Tylko dla tych, którzy chcą przetrwać, których jedynym motywem życia jest po prostu przetrwanie. Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się przetrwanie. Jak pójdziesz tam, wszędzie, gdzie boisz się żyć? Gdy odrzucisz potrzebę bycia zawsze akceptowanym, grzecznym, miłym, zyskasz wolność. Ale nie dlatego, że jest to wolność idealistyczna. Zyskasz wolność, ponieważ nie będziesz wiedział, kim jesteś i to zaakceptujesz. To tak jakbyś... zrzucił plecak kamieni swoich pleców i po prostu rozpoznał to, co jest tutaj najbardziej esencjonalne. A esencją życia jest zawsze czyste bycie. Bo jeżeli istnieje coś takiego jak życie, to nie jesteś od niego niczym oddzielny. I to jest to, czym jest medytacja. Medytacja jest życiem. I jednocześnie rozpoznaniem tego, że od samych narodzin przez całe nasze życie przechodzimy przez proces umierania. I że moment umierania to nie jest jakieś ostatnie 30 minut naszego życia. Już od samych narodzin umieramy. My się rodzimy i już umrzemy. I nie mówimy o tym na co dzień. Bo kojarzy nam się to z czymś negatywnym, z czymś, co daje nam powód, aby wpaść w depresję i wpaść w doła. A jeżeli ktoś się uśmiecha i się cieszy, gdy opowiada o śmierci, to co robimy? Uważamy go za wariata. Jak możesz się uśmiechać, mówiąc o śmierci? Pewnie coś ćpałeś. Ciekawe co. Może dałbyś mi tego trochę. Też bym spróbował. A ja ci mówię, że medytacja cię zabije. Ale tylko w ten sposób będziesz szczęśliwy w swoim życiu. Pamiętam doskonale 3 lata temu ten moment, gdy umarła moja babcia i ja głęboko kontemplowałem śmierć. Wiecie, jak kontempluję śmierć odkąd pamiętam. Szczególnie w szkole kontemplowałem śmierć, gdy miałem ogromne problemy z byciem odrzuconym i... miałem nieprzyjemne doświadczenia w szkole i miałem dzięki temu myśli samobójcze, co też mnie trochę tak zmusiło do tego, żeby zejść na margines społeczny i kontemplować śmierć. I to pozwoliło mi również bliżej poznać siebie, poznać świadomość, poznać miłość. I gdy zmarła moja babcia, moment mojego oświecenia, przebudzenia, to był właśnie moment, gdy ja usiadłem w medytacji i ja poczułem, że ta medytacja mnie zabije. Że jeszcze chwila, ja będę siedział w tej medytacji i ja popełnię samobójstwo przy pomocy uważności. Wiecie, to jakby świadomość mogła mnie zabić. Ale mi było wszystko jedno i powiedziałem sam do siebie, dobra, jeżeli tak to ma być, niech się dzieje. I umarłem. I poczułem głęboką ulgę, bo zdałem sobie sprawę z tego, że teraz jest tylko życie i już nic nigdy mnie od niego nie oddzieli. Nic nigdy mnie od niego nie oddzieli. Jeżeli czujesz depresję doła, masz nihilistyczne myśli, nie wiesz co zrobić ze swoim własnym życiem, po prostu zacznij medytować. Zapanuj nad swoim własnym umysłem. Wyjdź ze swojej własnej głowy, poczuj swoje ciało. Wyjdź ze swojej głowy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.